Dzień dobry, ja nazywam się Sławomir Gorząg, jestem pracownikiem firmy Solana Polska. Znajdujemy się na wystawie Agro Show. Firma Solana Polska zajmuje się produkcją materiału sadzeniakowego od blisko 20 lat w Polsce. W swojej ofercie mamy około 20 odmian, zarówno odmian typowo jadalnych, jak również odmian nadających się na produkcję frytek i chipsów. W tym roku chcieliśmy zaprezentować jako nowości dwie odmiany. Jest to odmiana Okta, która należy do grupy odmian wczesnych, oraz odmiana Gaia, która należy do grupy odmian średniowczesnych. Obie są to odmiany typowo jadalne w typie kulinarnym AB, czyli typ sałatkowy do typu ogólnoużytkowego. Bardzo smaczne, odporne na większość chorób, zarówno grzybowych, jak również wirusowych. Jeżeli chodzi o targi i zainteresowanie stoiskiem naszym, czy ogólnie odmianami ziemniaka, oceniam to jako dosyć wysokie. Uważam, że poprzez tą dwuletnią przerwę spowodowaną pandemią rolnicy coraz bardziej chcą takich targów i jest duże zainteresowanie. Myślę również, że prognoza, jaka jest na ziemniaka, jest również optymistyczna, więc uważam, że to zainteresowanie będzie jeszcze większe.